Przewiduję 1 marca 2020, a ja już teraz mówię, że za rok Oscar za scenografię zostanie Emma. I za kostiumy pewnie też. Taka YouTubeowa kapsuła czasu. Co prawda nic nie zakopuje, no ale bawimy się w zgadywanie. A i tak wszyscy zapomną, jakie nie zgadnę, więc. Whatever. Emma. Period. <ścoughs> Chyba, bo to jest Emma. Z kropką. To najnowsza adaptacja książki Jane Austen w reżyserii debiutantki pani Autumn The Wild, która opowiada nam historię tytułowej Emmy, ładnej, inteligentnej arystokratki. I podobnie jak z małymi kobietkami, które niedawno weszły do naszych kin, nie oglądałem żadnej poprzedniej wersji, nie czytałem książki, także nie mam żadnych myśli w kwestii interpretacji oryginału czy porównań do poprzednich filmów, i muszę powiedzieć zaskakująco, jak na to, że jest to kostiumowy film z bardzo ciężkimi wątkami, no melodramatycznie no kobitki próbują sobie znaleźć facetów i wzajemnie się zeswatać i tym podobne, to bardzo mi się podobało. Aczkolwiek jest to jakiś w ogóle dla mnie ewenement dziwny przypadek, ponieważ pomimo tego, że mam praktycznie same dobre rzeczy. Po kolei do powiedzenia o tym filmie naprawdę uważam, że jest wart uwagi każdego, to jakoś tak ogólnie nie czuję wewnętrznej ekscytacji względem tej produkcji. To jest bardzo dziwna mieszanka. No ale po pierwsze uważam, że debiut reżyserski pani Otten the Wild. która wcześniej z tego co wyczytałem w necie, była reżyserką klipów muzycznych i tym podobnych rzeczy, fotografem też, jakiś, znaczy generalnie byłam jakoś tam w branży, ale nie konkretnie reżyserii, Film kostiumowy tego typu nie jest łatwą rzeczą na takie, o, wejście w branżę, więc muszę powiedzieć, że jest to, no, kapitalny debiut. I potem, mnie to śmiesznie, jak w tym Hollywoodzie oni gadają, że żadna kobieta nie była nominowana do Oscara i w ogóle, a potem tak naprawdę jest, że co roku wychodzą świetne filmy od kobiet, tylko po prostu są niedoceniane. To jest tak wewnętrzna, dziwna hipokryzja, że aż strach. I powiedziałbym tak, nie jest to reżyseria na poziomie Kubryka w Barym Londynie. porównanie wchodzi samo z siebie, ale zahacza. Zdjęcia są fantastyczne. Mamy wielokrotnie blokowania na wysokim poziomie, czyli rozmieszczenie ludzi w kadrze, to kto, gdzie się znajduje, jakie perspektywy są pokazywane i tak dalej. Większość filmu jest po prostu dobra i poprawna, ale są momenty naprawdę wyglądające fantastycznie. Kilka zahacza o ten boski poziom kubrika, że po prostu coś wygląda jak wyjęte z obrazka, jak namalowane. Ale nawet jeśli większość filmu jest zaledwie w cudzysłowie dobra, to kapitalna scenografia, Grafia i stroje same w sobie robią robotę. Wszystko jest ładnie oświetlone, także kolorowość, taka pastelowość prawie jak u Wesa Andersona po prostu wylewa się z ekranu, tworząc przepiękny dla Oka widok, szczególnie w tym historycznym, kostiumowym settingu, który nadaje takiej jakiejś niecodziennej wartości. I nawet jak bezpośrednio porównamy ten film, chociażby z faworytą Lantimosa. No to niby podobnie, a jak daleko od siebie tak naprawdę to wygląda. Aktorsko też nie ma słabego ogniwa. Anna Taylor Joy to jest dziewczyna, którą znam z The Witch. Świetnego filmu Eggersa, który wspominam przy każdej okazji, szczególnie, że to Lighthouse w zeszłym roku jego też zrobił horrorę. I ja już od tamtej pory wiedziałem, że to jest po prostu dziewczyna, na której trzeba mieć oko, ponieważ no, to jak, znaczy jej uroda jest tak magnetyczna, tak oryginalna i inna, to nie jest typowa uroda jakiejś pierwszej z brzegu ładnej dziewczyny ze Stanów tylko jej twarz ma tak dziwne rysy te wielkie oczy które mówi się, że są zwierciadłem duszy no po prostu ciężko od niej oderwać oko szczególnie że naprawdę bardzo dobrze gra wszystkie emocje związane z postacią Emmy która w tym filmie popełnia dużo błędów i no ma burzliwą drogę w trakcie e, swatania koleżanki czy szukania własnej miłości i innych tam takich właśnie arystokratycznych e, przygód które Jane Austen wymyśliła w książce. Książce 200 lat temu. No, 200 lat temu. I ona ma w sobie ten pierwiastek, który zawsze przypominam, jak widzę Timothy'ego szalameya na ekranie, czyli po prostu założyć na nich kostium, najlepiej niech jeszcze tam wiatr trochę na nich powieje i jak na malowaniu. No, jak z obrazka po prostu. No, coś, coś niesamowitego, coś tak magnetycznego jeszcze przed tym, jak dodamy do tego dobre aktorstwo. Sam wygląd już mówi, o, a kto to jest? Chcę zobaczyć więcej. W roli jej koleżanki niższego urodzenia mija go w. Gra Harriet. Ciekawostka, to jest żona Shia LaBaffa, także w ogóle śmiesznie i jest też rewelacyjna. To znaczy, to jest rola, no powiedziałbym, że dosyć wymagająca, ponieważ musi oddać to, że jest z troszkę niższych sfer, że troszeczkę wchodzi w takie nieswoje progi, że poznaje świat tej topowej arystokracji, ale z drugiej strony robi to w taki wdzięczny, godny sposób, że Naprawdę no, to jest bardzo wszechstronna rola, która wiele pokazuje, jak to... kupiłem ją w 100%, autentycznie przez sekundę nie miałem jakichś wątpliwości w kogo patrzę na ekranie. Także dodatkowo jej chemia z główną bohaterką, taka dosyć specyficzna, bo niby się kumplują i tak dalej, w trakcie filmu poznają, ale czuć pewną barierę właśnie klasową i która się zaciera, i jak będą no, mnóstwo tutaj elementów tych związanych te dziewczyny oddają to świetnie. Ale show, jak dla mnie. Całkowicie kradnie absolutny po prostu skarb tego filmu i brytyjskiej kinematografii, czyli Bill Nye, który gra tutaj ojca M i to jest rola, którą no, ja już tylko żałuję, to jest najgorsza rzecz związana z tym filmem, że jest w 5% tego filmu, że chciałoby się go po prostu mieć non-stop, ponieważ te... to na jakim poziomie on gra, to jest tak, jakby ktoś znalazł magiczną fontannę aktorstwa, wziął trochę tej wody i. Na każdą scenę z nim popryskał, jak na kwiatki się podlewa. <grych> Nie, słuchajcie, bo tu chodzi o to, że on jest arystokratą, który. Jest strasznie przewrażliwiony, jest w ogóle takim wrażliwym człowiekiem. Na przykład cały czas próbuje wyczuć, czy w domu jest przeciąg i nikt nic nie czuje, okna zamknięte, służba patrzy po sobie, a on jest na zasadzie czuliście to, czuliście i zaczyna jakieś tam, prawda, na zasadzie parawane naokoło siebie wystawiać, żeby przypadkiem nie przemarznąć, nie być chorym. Jak to opisuje, to brzmi trochę głupio, ale on w tym filmie ma głównie sceny polegające na tym, że jego specyficzna reakcja jest zabawna. Czyli na przykład jakiś bohaterowie coś robią lub mówią, a on na to dosłownie robi coś typu. Wiecie, jakaś prosta mina. Poziom aktorstwa w każdej z tych prostych min jest po prostu... Mam ochotę w kinie... Dosłownie bić brawo, no to jest dosłownie po prostu, mwah, po prostu mistrz. A sama historia, której nie chcę streszczać, ale rozciąga się na kilka pół roku i tak jak mówiłem, dotyka tematu łączenia się w pary różnych ludzi. A wiecie, wszyscy młodzi ludzie zaczynają film samotnie, a kończą w parach. Oczywiście mamy trochę dramatu, złamany serc, trochę śmiechu i spełnionych miłości. No i z jednej strony mam ochotę powiedzieć, że no, to jest widocznie dla mnie problem z tym filmem, dlaczego nie czuję ekscytacji, bo dotyka takich tematów, które już są wyczerpane, znaczy... Nie wiem, czy temat miłości i tym podobnych jest wyczerpany, no ale mam wrażenie, że już to widziałem wielokrotnie, jakieś tam błędy popełniane przy swataniu, ktoś się okazał dupkiem, ktoś się okazał dobry i jacyś ludzie się zakochali, nie wiem, no jakby... Wiecie, to wszystko widzieliśmy już na różne sposoby pokazane. Bardzo możliwe, że w ogóle to się zaczęło od takich książek jak J. tym 200 lat temu i to jest takie pełne koło, że... Jakby, wiecie, to jest ten taki motyw, że od tego się zaczęło, a ja to oglądam jako ostatnie i mówię, to już było, a tak naprawdę to to zapoczątkowało takie historie. Ale <grywa> to nie zmienia faktu, że zupełnie szczerze w trzecim akcie filmu ja często sobie przeprowadzam sam sobie taki test i aktywnie myślę w kinie, jak bardzo mi zależy na tych bohaterach. I skłamałbym, jeśli bym powiedział, że a, nie obchodziłem ich związki. Nie, ja naprawdę kibicowałem Emmie, żeby przejrzała na oczy. Ja kibicowałem Harriet, żeby wreszcie jej się ułożyło, bo zostało tak namieszane w jej historii na początku, że dziewczyna po prostu Została praktycznie skrzywdzona przez życie. Czyli pisowałem temu blondynkowi, który yy, ma trochę taki vibe jak młody Heath Ledger. ja naprawdę byłem wkręcony w losy tych ludzi, więc no jakby, to no nie mogę powiedzieć, no w sensie. Byłem <grym> tym takim stereotypowym, stereotypową wręcz kobietą, która siedzi i na zasadzie, no niech on nie wyzna miłość, prawda? Naprawdę, no ja się wkręciłem w tą historię, byłem zaangażowany w losy tych bohaterów, więc nawet sam nie potrafię do końca zrozumieć, dlaczego co jakiś czas oglądając ten film. Łapałem się na tym, że na przykład myślę o czymś innym. Trochę, jakby, na tyle byłem znudzony, że na chwilę odpływałem momentami, po czym się łapałem i oglądałem jakąś fantastyczną scenę. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest to właśnie, że ta tematyka już jest całkowicie oklepana i po prostu już nie jest aż tak sama w sobie fascynująca, nawet jak dobrze jest pokazana. A mogę powiedzieć, że co się obudziłem, to była jakaś ciekawa scena. Na przykład, w tym filmie jest, no nie zdradzam szczegółów, ale Najlepsza scena typu niezręczna chwila ciszy po kąśliwej uwadze jednej osoby w stosunku do drugiej w towarzystwie. I dosłownie takiej po prostu zażenowania takiego nie czułem chyba jeszcze w życiu, jak oglądając ten film w tym momencie. Naprawdę po prostu to tak siadło, reżyseria była po prostu w tym momencie perfekcyjna, co kamera pokazała kogo, gdzie i jak, jak długo cisza była przetrzymana i w ogóle naprawdę po prostu perfekcja. Także osobiście polecam wszystkim, szczególnie kobietom, parom, ludziom, którzy lubią filmy kostiumowe, no bo wiadomo, że to nie wszystko trzeba mieć w jakimś tam nastroju, jak się chce obejrzeć taki film w kinie czy w domu. No nie wiem, ja w każdym razie nie wkładam, znaczy, czy znaczy nie myślę na zasadzie, że, ale bym sobie obejrzał kostiumowy melodramat dzisiaj, nie? Tak, Wiecie, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli macie ochotę, to to naprawdę jest dobra pozycja, która wygląda świetnie, jest rewelacyjnie zagrana, naprawdę jest to dobry debiut reżyserski, no ale przede wszystkim zdjęcia, te kostiumy, scenografie, tutaj naprawdę węsze Oscary, mam nadzieję, że nie pominą tego filmu, ponieważ był, wiecie, w lutym, a czy tam w marcu, a Oscary, czy te inne, prawda, jakieś tam nagrody lubią doceniać filmy na zasadzie, że był w grudniu, no to w lutym damy nagrodę, a po roku to już łatwo zapomnieć, ale naprawdę tutaj, no, Emma pod względem technicznym jest zrobiona świetnie, no to mnie dostanie 7,5 na 10, i sam nie wiem czemu tak mało, w sensie, jakoś tak, i to jest, jakoś tak, zawyżyłem tą ocenę, bo chciałem dać na początku po prostu 7, ale no, tak jak widzicie, mam same dobre rzeczy do powiedzenia o tym filmie, także no, jakby, sam, sam nie wiem, jestem, jestem, jakby w dużej konsternacji, jeśli chodzi o ten film. I to jest taka odwrotność tego, co czasem się ogląda film, gdzie narzekam na to, narzekam na tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale jakaś część mnie jest zafascynowana, nie wiem, może jakimś wątkiem i jakąś ideą, czy rozkminą, jak ja to lubię mówić, przepływającą przez film. A to jest jakoś na odwrót, że wszystko działa, ale całość mnie jakoś tak nie podnieca po prostu, nie? Natomiast tak jak mówię, polecam, czekam na wasze opinie i co tu dużo mówić. No oglądajcie Emma, jeśli chociaż troszeczkę was interesuje. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym narzekajmy o Film 啊。<laughs>